Cześć, Fundacja Praca Moc Energia jest na wrocławskich Żernikach. Tak rozpoczynamy serię reportaży Moc Biznesu, w których będziemy pokazywać ciekawe inicjatywy biznesowe. Teraz zrobimy wywiad z właścicielką salonu fryzur Black & Blond, która od lat wspiera nasz projekt dotyczący adopcji zwierząt. Zapraszam. Drugi rok, jak wspieramy akcję Funduszu Wspierania Adopcji Zwierząt i myślę, że będziemy to robić do tak długo, jak to się uda nam, tak na dobrą sprawę. Faktycznie cieszy się to dosyć dużym zainteresowaniem z racji tego, że klienci w bardzo prosty sposób mogą przyczynić się do wspierania tej fundacji. U nas jest to podcięcie grzywki, więc jest to tak naprawdę poświęcenie tego 5-minutowego czasu na normalne czynności. Klienci w ten sposób odwdzięczają się nam za naszą pracę i tak na dobrą sprawę wspierają ten fundusz prowadzony przez Fundację Praca Moc Energia. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo fajna rzecz. Planujemy jeszcze kilka innych nowych projektów, jak wspierać fundację, ale to myślę, że dopiero w przyszłym roku. Zdecydowanie jest lepiej wraz z zwiększającą się ilością naszych klientów. Zwiększa się także zainteresowanie tą zbiórką, więc myślę, że z roku na rok to wsparcie będzie jeszcze większe. Klienci przychodzący nie tylko na podcięcie grzywki bardzo chętnie wrzucają drobniaki do naszej skarbonki, pytając właśnie, co to za akcja. Bardzo im się to podoba. Z takich małych, naprawdę nawet groszowych spraw rodzą się bardzo duże pieniądze, które wspierają przede wszystkim właśnie Fundusz Wspierania Adopcji Czworonogów. Tak, to prawda. Mamy nawet kilku swoich już takich stałych bywalców, którzy przychodzą ze swoimi panami do nas i są bardzo mile odbierani przez naszych klientów. Jeszcze ani razu nie zdarzyło nam się, żeby ktoś negatywnie na to zareagował. Wręcz myślę, jest to bardzo duże urozmaicenie dla naszego salonu, bo mamy też dużo dzieci, które bardzo chętnie przychodzą, jak widzą, że te zwierzaki tutaj są, więc naprawdę nie boimy się tego, otwarcie o tym mówimy, że jak najbardziej mogą klienci do nas przychodzić ze swoimi czworonogami. Tak, to prawda. Marki, na których pracujemy, są w 100% naturalne, nigdy nie testowane na zwierzętach. Przede wszystkim na tym opierała się decyzja, która zdecydowała o tym, że wybraliśmy te marki, a nie inne. Ponadto marka Rika, na której pracujemy, jest w 100% naturalna, więc jest bezpieczna także dla naszego środowiska. Tak, zarówno pracujemy, jak i sprzedajemy naturalne kosmetyki do włosów, które cieszą się bardzo ogromnym zainteresowaniem, bo są bezpieczne i dla kobiet w ciąży, dla dzieci, dla alergików, dla każdego. Nareszcie udało nam się stworzyć bardzo zgrany zespół. Pracujemy we trzy. Jestem ja, Angelika i Patrycja. Mogę powiedzieć, że łączy nas również nie tylko wspólna pasja i praca, ale myślę, że żadna się nie obrazi, jeśli wspomnę o tym, że przyjaźnimy się także po pracy. To właśnie powoduje, że mamy zgrany team, dobrze nam się razem pracuje i klienci też tak to odbierają.
Dokładnie. W tym roku miałyśmy bardzo sporo takich wyjazdów. Wyjeżdżamy w pojedynkę, ale też często właśnie wyjeżdżamy we dwie. I czeszemy po prostu kompleksowo całe śluby. Myślę, że w tak ważnym dniu, jak jest właśnie wesele, jest to bardzo duża pomoc z naszej strony. My też się cieszymy, że możemy odstresować też te panny młode i ich rodziny, więc w taki sposób też próbujemy się odwdzięczyć naszym klientom, że są z nami. Uważam, że adopcja jest cudownym rozwiązaniem dla obu stron, bo po pierwsze pomagamy stworzyć dom i zapewnić lepsze warunki życia. Po drugie taki pies, czy kot, czy inne zwierzę jeszcze bardziej potrafi okazać wdzięczność i miłość za uratowanie. Ponadto jest najlepszym przyjacielem człowieka, o czym przekonało się z pewnością już wiele osób, które zaadoptowało i przygarnęło swojego pupila. Więc jeśli macie w planach powiększenie swojej rodziny o jakiegoś czworonoga, naprawdę nie zastanawiajcie się. Zachęcam do tego jak najbardziej. Sama jestem miłośniczką zwierząt. Towarzyszyły mi one właściwie od zawsze, więc myślę, że wsparcie ich jest zdecydowanie bardzo ważne i bardzo potrzebne.